Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro też spodziewamy się opadów, bo Polska wciąż jest pod wpływem rozległego niżu z nad Skandynawii. Dodatkowo podąża za nim pochmurny front atmosferyczny, a to wszystko nie zwiastuje dobrej pogody. Wszędzie będzie pochmurno i wszędzie popada. Miejscami pojawią się opady krupy śnieżnej. Do tego wiatr będzie przenikliwy i silny. Dodatkowo z północnego zachodu napływa zimne powietrze i w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 5 do 7 stopni. Popatrzmy teraz na mapy naszego regionu. Noc na Dolnym Śląsku z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach wystąpi zjawisko zawiei i zamieci śnieżnej, a termometry wskażą od minus 2 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze do zera w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek pochmurny i również z deszczem i ze śniegiem. W ciągu dnia nadal chmury, słabe opady deszczu, a w górach śniegu. Do tego zimny, porywisty wiatr, a termometry wskażą od 4 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze do 7 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie wzrośnie do 1600 hektopaskali, wiatr zachodni umiarkowany, okresami porywisty, w Sudetach do 50 km na godzinę. Biometr nadal niekorzystny, warunki do jazdy złe, drogi będą śliskie. Ale przed nami, proszę Państwa, słoneczne i ciepłe dni. Pod koniec tygodnia temperatura znowu będzie sięgać 17-18 stopni. Miłego wieczoru, do zobaczenia.